Hubert Wziowski, akordeon. Teraz znowu trochę lirycznie się zrobi. Myślę, że Państwo się dobrze bawią. Mamy nadzieję, że po troszkę takiej wesołości. Piękne są tematy Stanisława Moniuszki. Można przy nich zadumać się, można zachwycić się tymi melodiami, ale można też radować się, można sobie przerabiać. Można tą polską nutę na każdy sposób sobie tłumaczyć i co więcej, proszę Państwa, ta polska nuta w ten sposób trafia do serc ludzi w Afryce, Azji, tam gdzie jeździmy, bo w takiej formie klasycznej nie trafia. My sobie nie zdajemy nawet sprawy z tego, że to jest właściwie do takiego bardzo wolskiego grona ludzi, którzy kochają muzykę klasyczną, można trafić i też nie w Azji, proszę Państwa, i też nie w Afryce, tylko w tych krajach, gdzie kultura tak zwana zachodnia jest znana. Więc to jest bardzo piękne, że nasz kolega z młodego pokolenia i jest takich ludzi bardzo wiele poprzez właśnie takie przerobione utwory zarówno zna już Fryderyka Chopina muzykę i słucha jej w oryginale na płytach fortepianowo wykonywaną, czy też pieśni Moniuszki w oryginale też słucha, bo zaszczepił się, zakochał się właśnie najpierw grając takie wesołe aranżacje swoje. I muszę Państwu powiedzieć, że bardzo ciekawa sytuacja, bo Numasa przyjechał po raz pierwszy do Polski 10 lat temu i był takim maluchem. U mnie na festiwalu Skrzyżowanie Kultur występował z całym zespołem. Genialnie dzieci grały, śpiewały i potem dostali, pytali się właśnie przed koncertem, graliśmy Chopina, między innymi przeróbki, pytali się, czy Chopin przyjdzie na koncert. Także ja wtedy sobie zdałam sprawę z nos, do kogo trafiamy, prawda, bo naprawdę do takich miejsc, gdzie w ogóle nawet no, ludzie w Burkina Faso czy w Senegalu nawet nie wiedzą, gdzie jest Polska, niektórzy w Chinach, co jest może zawstydzające, nie wiedzą, gdzie jest Europa w ogóle. I to jest, czym ja się spotykam na co dzień tam jeżdżąc. I my o tym mówimy i my o tym opowiadamy, bo nikt tego nie zrobi za nas. W związku z tym, w momencie, kiedy dzieci dostały płyty i teraz od 10 lat w Ouagadougou i w okolicach słuchają tych płyt klasycznych, i my się śmiejemy, że kiedyś może za 100 lat przyjedzie, tam sobie grają, przerabiają tego Chopina. Przyjedzie jakiś etnomuzykolog i potem będzie badał i będzie bardzo zdziwiony, jak muzyka Burkina Faso Senegalu jest podobna do muzyki Chopina. Takie też rzeczy się dzieją. Ale co by nie mówić, to mamy tą świadomość, że ta nasza polskość tam sobie w takiej czy innej formie idzie, zaszczepia. A przede wszystkim najważniejsza jest muzyka i to, żebyśmy się przy tej muzyce bez względu na wszystko czuli dobrze i po prostu przebywali ten czas słuchając jej i radowali się po prostu. I teraz utwór kolejny Stanisława Moniuszki pod tytułem Dumka. Yeah!
Poproszono mnie, żeby powiedzieć coś o instrumentach. Czy tak, czy chcecie Państwo, żeby powiedzieć? To mamy akordeon na przykład. Gitara. Tak, mamy gitarę. Ale z tych ciekawszych instrumentów, no te moje instrumenty, to jest nie gitara, proszę Pana, tylko to jest wdzięczna nazwa suka biłgorajska, taki instrument. I to jest instrument, który ja zrekonstruowałam wraz z Ewą Dawid i Andrzejem Kuczkowskim, już nieżyjącym lutnikiem. Opracowałam praktykę wykonawczą, czyli właściwie wszystko od zera. I teraz w Akademii Muzycznej uczę swoich studentów właśnie tej zapomnianej tradycji polskiej. Ona jest zrekonstruowana z obrazka tylko, ponieważ żaden oryginał się nie zachował. Ponad 25 lat temu się tym zaczęłam zajmować, a teraz już suka nasza rodzima znana jest na dworze cesarskim w Japonii. Już tam nawet zamówiono sobie różne sztuki. I jest w Afryce i w Indiach, są studenci w Chinach. Jak już w Chinach się zacznie, to już będzie suczystów milionów. A drugi instrument, tak pokrótce, to jest z kolei fidel płocka. To jest instrument też, który udało mi się zrekonstruować wraz z Ewą Dalik i Andrzejem Kuczkowskim. Instrument zrekonstruowany na bazie wykopaliska. Z kolei oryginał został wydobyty w 1985 roku w wysuszonej studni w Płocku. Stąd ja nadałam nazwę fidel płocka, jako że to jest nazwa instrumentu, jakby instrument smyczkowy z Płocka. Też nauczyłam Akademii Muzycznej właśnie na tym instrumencie, także mamy licencjatów potem i magistrów suki na przykład. No, nigdy go nie mam na świecie. Oczywiście kierunek nazywa się fidele kolanowe, także ja tak nie okaleczam swoich studentów, żeby byli magistrami suki. Więc między innymi uczą się na tym instrumencie, ale jak słyszeli Państwo, warto chyba było rekonstruować, bo ten dźwięk jest inny od skrzypiec, a nasz rodziny polski. Także wszędzie, gdziekolwiek nie jadę, to mówię tak właśnie polski instrument ten dawny brzmi. Mamy instrumenty niesamowite w ogóle tutaj, na przykład dętę. Zacznijmy od dęty. Czy Kasiu, możesz nam kulusi pokazać? To jest instrument chiński, który jest instrumentem takim o trzech rurkach, ale te rurki mają tysiące różnych jakichś blokad i dźwigienek i dzięki temu można grać jak na kilku instrumentach. Możesz nam przed chwilą tak zaprezentować. Bambusowe, chińskie tutaj i jest zurna, rodzaj takiej szałamai też w Polsce, znana w dawnych czasach. Tutaj to jest z krajów europejskich, ale też mamy z krajów azjatyckich. Ten sam rodzaj pomysłu, jak wydobyć ten bardzo głośny instrument, po którym nasza wspaniała Katarzyna dostała oklaski, to właśnie taka szałamaja jest. Bardzo go lubimy, chociaż jak w mieszkaniu się ćwiczy, to raczej się nie ćwiczy, bo można być wyprowadzonym przez sąsiadów. No i te flety, widzicie Państwo, Katarzyna, to jest moja doktorantka, z której jestem bardzo dumna, bo naprawdę gra chyba na wszystkich fletach świata, więc tutaj tylko mamy malutką cząstkę tego, co Kasia potrafi. Mamy też instrumenty. Mnogość perkusyjnych instrumentów, kolejny mój wspaniały doktorant, z kolei perkusjonaliami zajmujący się i nie tylko. No, czyli te bębny, które składają się dosyć, mają prostą budowę, to jest obręcz, jest jednostronnie pokryte są skórą, niektóre mają brzękadła, niektóre mają na przykład struny tutaj wewnątrz, takie metalowe. To taka żyłka, tak. I to powoduje też zupełnie takie no, barwy. Oprócz tego Wojtek grał na duduku. To jest przeuroczy, przecudowny instrument, który na pewno Państwo też się nim zaczarowali, który słyszeliśmy
i w filmie Pasja, i w filmie Gladiator, ulubiony, no, takich kompozytorów właśnie hollywoodzkich, ulubiony instrument. Grał w filmie Pasja. Oczywiście, że grał. Chrystusa grał w Chrystusa. Wszyscy się właśnie, jak robimy zdjęcia, to mówią, że rzeczywiście jakaś taka uroda pasująca do tego dyduka. To jest drewno morenowe, to też, prawda? Z moreni się to robi, taki duży jest tutaj ustnik. To jest instrument bardzo popularny w Armenii, w Azerbejdżanie. Kłócą się tam straszliwie, bo jedni mówią, że Azerowie mu kradli balaban i w Azerbejdżanie mu się balaban na ten instrument, a w Armenii duduk. Jak ja myśmy powiedzieli w Azerbejdżanie, że grasz na duduku, to jaki duduk, to jest balaban, no nie nam okradli. Także takie różne emocje jeszcze towarzyszą, proszę Państwa, takim po prostu prostym instrumentem etnicznym. Co my tu mamy jeszcze? No tą niesamowitą teraz grupę afrykańską. Po pierwsze kora. Kora, czyli instrument, proszę Państwa, tykwa. Prosta tykwa. Dynia wysuszona, na to krowia skóra jest, czasami jest kozia skóra na niektórych, ale tutaj krowia, bo to jest większe troszkę rozmiarowe i żyłki wędkarskie, proszę Państwa. Żyłki, które służą za struny i tutaj to już jest taka zaawansowana ta kora, bo ma takie maszynki. Natomiast generalnie to są na takich pierścieniach skórzanych i oni stoją do góry, podnosząc troszkę na dół. Przepiękny, brzmiący strumek. Charakterystyczny w ogóle instrument dla Afryki Zachodniej. Wszędzie tam w tych krajach można różne rozmiary, są olbrzymie takie kory i mniejszych rozmiarów. No i mamy balafony, dwa różne balafony, na których grał Gwidon i Numasa. Ten balafon to jest no generalnie konstrukcja jest podobna, czyli drewniane takie deszczułki, a pod spodem, proszę Państwa, pod każdą deszczułką, wysuszona dynia, która jest rezonatorem. I stąd słyszymy, a tutaj takie duże dynie ma. Kolega Gwidon się tutaj nie będzie, prawda, z małymi dyniami. Tylko z dużymi. Więc proszę Państwa, przepiękne instrumenty i jeszcze teraz ja go nie poproszę, bo byłam przerażona, jak on był takim maluchem. Grał na tym rewelacyjnie, nadal gra nam jeszcze oczywiście lepiej. I oni jeszcze w zębach noszą te instrumenty, tańcząc. On w ogóle pięknie tańczy. Może nam się uda go namówić, no, chociaż nawet nie wie. On nawet nie wie o tym. Podnoszona smooth dance. Thank you.
więc proszę Państwa, zaledwie, ponieważ nie ma tutaj miejsca, ułamek tego, co Lumasa potrafi, jak pięknie potrafi tańczyć, a ten taki skok, to on może jeszcze hop, hop, aż do sufitu, ale się bał, żebyś tu o doniczkę nie uderzył, bo by było. Więc proszę Państwa, mamy tu jeszcze Gwidzilidu, jeżeli byś nam pokazał Gwidonie, bo Gwidon, jak Państwo widzieli, gra i na balafonach, i gra na harmonijce, ale wszyscy znają harmonijkę, ustawicę już nie będę opowiadać. I ma piękną piżamkę z Migru. Nową piżamkę dostał z Migru od kolegi Numasy właśnie. Śmialiśmy się z niego okrutnie dzisiaj. Ale on sobie nic z tego nie robi. I to jest didgeridoo, to jest instrument, który, o właśnie, który, proszę Państwa, pochodzi z Australii. I to jest instrument, jeden z nielicznych, które robią zwierzęta. Ponieważ leży sobie taka gałąź eukaliptusowa, wchodzą w nią termity, wygryzają od środka i wtedy aborygeni zbierają takie, co lepsze, gałązki wygryzione i mamy instrument. Także dosyć niezwykły instrument robiony przez termity. To pokrótce tak o naszych instrumentach. Myśmy przywieźli taką malutką cząstkę, kilka tylko z naszych kolekcji. Ja sama mam w domu kilkaset czy dziesiąt, jak to oceniać. Strasznie dużo. Zależy gdzie właśnie, czy w domku tam, czy siam. Więc rzeczywiście mamy dużo tych instrumentów i tylko cząstkę przywieźliśmy, ale mamy nadzieję, że razem z nami Państwo odbyli tą egzotyczną podróż, taką bajkową właśnie do tego Moniuszki z Tysiąca Jednej Nocy, już nie na różnych kontynentach, tylko takiego, w którym suka wiłgorajska łączy się z didgeridoo z Australii i z zurną z Austrii na przykład i nikogo to nie boli, tylko przenosimy się po prostu w taki świat baśni tego momentu, który może najlepiej się pamięta z dzieciństwa. Zawsze jak myślimy o baśni, to wydaje mi się, czujemy się dobrze, bo coś się przypomina takiego, co może jest jakiegoś bardzo, bardzo bliskiego nam i co łączy się z dzieciństwem. No i bardzo dziękujemy. Przy wejściu, tak. Przy wejściu, proszę Państwa. Bardzo serdecznie dziękujemy i życzymy Wam wszystkiego najlepszego i jednego tygodnia.